nadajemy komunikat specjalny. Dzisiaj rano z podań i legend polskich uciekł smok wawelski. Ostatnio widziany był w okolicach Krakowa. Jest niegroźny, ma miłe usposobienie. Każdy, kto go zobaczy, proszony jest o natychmiastowy kontakt z kustoszem Muzeum Narodowego. Tymczasem na poznańskim osiedlu kosmonautów. To oni wszyscy idą. Trzeba wam wiedzieć, że smok wawelski to niezwykle przyjazny ludziom gatunek i bardzo głodny wiedzy. Sprawdźmy to. Początkowo dziwił się wielu rzeczom i wszystko było dla niego nowe. Hola, to po hiszpańsku. Cześć! Buenos dias! ¿Cómo estás? A co to jest? Kim jest? Czy widzisz? Królowa! A co? Królowa! A gdzie księżniczka? My tu się uczymy grać w szachy. Zapraszam cię do nas, bo nauczy się grać w szachy. Wszyscy byli ze smokami. Zatem nie on zapałał sympatią do wielu osób. Znalazł również kolegów. Smok wawelski nie stronił także od towarzystwa koleżanek, choćby na zajęciach tanecznych. Czasem tylko smokiego dopadała mała tęsknota z rodzicami. Wtedy na zajęciach z informatyki łączył się z ukochanym tatą. Tak, czasem tylko nasz smoki odnalazł sobie sportowe zacięcie. Chodził na zajęcia z koszykówki, które prowadził, jak mu się wydawało, najwyższy człowiek na świecie, trener Przemek. Po treningach smok był tak głodny, że zjadłby konia z kopytami, ale jemu zawsze chodziły po głowie pieczone barany. Stołówka z wiadomych względów była ulubionym miejscem smokiego. Konkurować z nią mogła jedynie salka sensoryczna, w której oddawał się długiemu lenistwu. Z tego lenistwa wyrwać go mógł jedynie anielski śpiew chóru, na którego zajęcia uczęszczał smoki. Z czasem smoki czuł się w szkole jak ryba w wodzie. Czasami nawet zdarzały mu się niewinne żarciki. A trzeba wam wiedzieć, drogie dzieci, że nie opłaca się zadzierać z groźną ważną. Po jakimś czasie smok wawelski był już pewien. Chciał się zapisać do szkoły podstawowej numer 65.